Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji pomleczowej Czarni Słupsk, Asseco Gdynia. Zwycięstwo gospodarzy. Jest z nami trener drużyny gości, pan Przemysław Razunkiewicz oraz pan Mikołaj Wiekliński. Panie trenerze, poprosimy o kilka słów komentarza do dzisiejszego spotkania. Dzień dobry. Zagraliśmy bodajże najgorszy mecz w sezonie, co oczywiście nie chcę tutaj ujmować czarnym, bo myślę, że zagrali bardzo dobre spotkanie z charakterem, wiadomo, mają swoje problemy, nie poddali się i zagrali bardzo, bardzo mocny mecz. My psychicznie niestety i też fizycznie nie ustaliśmy dzisiaj. Oczywiście można by się tam tłumaczyć, że mieliśmy ileś tam meczów w serii co 3 dni, ale dzisiaj nie wyglądało to dobrze. Tutaj rzut oka na statystyki. Brandon jako nominalna jedynka zebrał nam 18 piłek, znaczy zebrał 18 piłek na tablicach, więc to jest jakaś abstrakcja w ogóle. Brawa do tego gracza, ale my jako zespół, który walczy w każdym meczu, dzisiaj nie było tego ognia. Może nie wiem. Spodziewaliśmy się, że będzie łatwo, ale na pewno nie jest. Tu w Słupsku sobie się nie działo. Zresztą zeszły sezon udowodnił, że nawet jak było ciężko, to Czarni potrafili z 8 miejsca wyeliminować Anwil. No i tak jak powiedziałem kiedyś, musimy dorosnąć do pewnych rzeczy. Ten proces dorastania to taki roller coaster i raz jesteśmy naprawdę skupieni i potrafimy zagrać bardzo dobrze, a niestety raz gramy poniżej swoich możliwości, bo myślę, że dzisiaj mecz był do wygrania. I zaznaczam, że oczywiście nie jest tutaj, nie chcę powiedzieć, że my przegraliśmy mecz, bo Czarni zasłużyli na zwycięstwo i gratuluję. Dziękuję bardzo. Panie Mikołaju, coś pan da od siebie. Dobry wieczór. Gratulacje dla drużyny ze Słupska. Zagrali dobry mecz, pomimo przeciwności i okoliczności losu. Odeszło od nich dwóch zawodników, może to ich bardziej zmotywowało. Inni zawodnicy wzięli na siebie ciężar gry. My niestety nie podeszliśmy do tego. Podeszliśmy skoncentrowani, ale niestety nie udało nam się zagrać na takiej intensywności i energii jak w poprzednich meczach i tego nam zabrakło i niestety przegraliśmy. Dziękuję. Okej, witamy na konferencji pomeczowej trenera drużyny gospodarzy, pana Marka Łukomskiego oraz zawodnika Drew Brandona. Trenerze, gratulujemy zwycięstwa spektakularnego przed własną publicznością na przekór wszystkiemu. Poprosimy o komentarz. Dziękuję. Gratulacje dla moich, już dawno chciałem to powiedzieć, gratulacje dla moich zawodników za zwycięstwo, za walkę, za to, jak dzisiaj zagraliśmy cały mecz, bo konsekwencje po prostu mieliśmy przez całe 40 minut i udało się odnieść zwycięstwo. Tutaj też należą się słowa uznania za to, jak Asseco grało dla trenera Frasunkiewicza. Tak jak kiedyś już na konferencji wspominałem, zawsze trzymam za nich kciuki, bo podoba mi się ten projekt. Ale dzisiaj nasi zawodnicy, nasz klub stanął na wysokości zadania i odnieśliśmy naprawdę bardzo istotne zwycięstwo dla nas w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, bo te wiadomości, które docierają do Państwa, są prawdziwe i tutaj po prostu my walczymy, tak jak już też na konferencjach wspominałem, my walczymy z przeciwnikami, ale też z pewnymi rzeczami, które nie są do końca zależne tutaj czy ode mnie, czy od zawodników. I staramy się wykonywać swoją pracę w 100%, ale tak jak dzisiaj pokazaliśmy, jeżeli coraz nas mniej, to tym lepiej. Tutaj jeszcze przy okazji chciałbym pogratulować Drew dołączenia do klubu 9 chyba zawodników z triple-double, bo to jest dobre osiągnięcie. Ja w tym klubie już znalazłem się wcześniej troszeczkę, bo chyba byłem... Tak, otworzyłem ten klub, dlatego zapraszam go i mile go tutaj spotkać w tym klubie, Triple Double. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję też wszystkim kibicom za ten doping, bo nawet jak wyszliśmy na
rozgrzewkę i wyszliśmy pierwszą piątką, to te oklaski, wiem, że to nie zawsze taki jest zwyczaj, ale te oklaski, że wychodzimy, jest wsparcie, czuć, oczywiście jest ulubiona moje, co w uszach słyszę, że Czarnuchy nigdy nie zginą. Tak więc też ukłony w ich stronę za doping przez cały mecz i za wiarę, mimo tego, że zaczęliśmy mecz od 0-11, to cały czas było wsparcie od nich bardzo, bardzo odczuwalne dla nas na ławce. Dziękuję bardzo. Okay, Drew, congratulations on the game. You've made today triple double, as Marek commented. You just joined the unique club in Polish league. Fantastic game. Congratulations. Would you like to comment? I just think we all just wanted to go out there and fight. No matter what happens with the club, we wanted to give the fans something to be proud of and cheer for. My game was good, but it just complimented what the players are doing out there. Everybody had to step up with the loss of some players, but we just had to go out there and fight and came away with the win. It's a good win. We needed it for the fans, the city, and even just our team, but it was just overall a good game. Thank you. Drew podsumował to spotkanie, podziękował za słowa płynące od trenera, między innymi za triple-double, który się uzyskał. Oczywiście oceniam swoją grę dzisiaj na wysokim poziomie, natomiast nie grał sam, grał całym klubem, grał dla naszych kibiców. Za to wsparcie, które otrzymywali zawsze i szczególnie w dniu dzisiejszym, oddali kibicom całym swoim zaangażowaniem i całym sercem swoją grę. Bez względu na wszystkie okoliczności, wszyscy walczyli fantastycznie. Uważa, że zawody były naprawdę na wysokim poziomie. Dziękujemy. Czy zespół jedzie do Warszawy? Tak, jedziemy do Warszawy. Tutaj ci wszyscy zawodnicy, którzy dzisiaj byli widziani na parkiecie, złożyli jakby może nie przysięgę, ale dali słowo dzisiaj w klubie, że w tym zestawie czekamy na rozwój tej sytuacji w mieście, która na pewno dla nas w tym momencie nie jest korzystna, bo nie jest fajnie pracować przez dłuższy czas gdzieś bez pieniędzy. Każdy za swoją pracę chciałby dostawać jakieś wynagrodzenie. Ale no mówię, no teraz nie wszystko jest w naszych rękach. My możemy sportowo starać się odpowiedzieć tak, jak dzisiaj to zrobiliśmy. I myślę, że zrobiliśmy duży krok ku temu, żeby pokazać wszystkim, że ten klub istnieje i będzie istniał. I tutaj gdzieś jak słyszałem, że ktoś nie chce tutaj pomóc, bo zaraz się wycofamy z ligi, to tak naprawdę no dzisiaj mam nadzieję, że udowodniliśmy, że nigdzie się nie wybieramy i będziemy w tej lidze jeszcze grali do końca. Ale sportowo może pan ocenić ten mecz, bo mówi pan 40 minut koncentracji, ale te pierwsze minuty tak dla was 0-11, to tam koncentracji to raczej nie zabrakło. Tutaj myślę, że nie chodziło o koncentrację, bo to zawsze trzeba właśnie tak, dobre pytanie, bo żeby tak nie było za kolorowo. Tutaj myślę, że nie chodziło do końca o koncentrację, tylko o to, że my dzisiaj spędziliśmy w klubie na przykład 2 godziny przed meczem na to, żeby się zdecydować, zawodnicy podjęli decyzję, że ten mecz się odbędzie. I myślę, że to jest wypadkowa trochę tego, bo gdzieś w głowach to na pewno jest. I to było widać po naszych nerwowych ruchach, nerwowych zagraniach, rzutach, które gdzieś podejmowaliśmy troszeczkę na przekór temu wszystkiemu. I tak, wtedy nie było tej egzekucji, dlatego gdzieś szybki timeout, ta pierwsza kwarta cały czas taka jak po grudzie nie szło nam, ale czym później dalej w mecz, tym jakby graliśmy to, co my chcieliśmy. Aseko oczywiście też nie na nie wszystko nam pozwalało. Natomiast, no mówię, no później jak w miarę upływu czasu się rozkręcaliśmy i zaczęliśmy grać to, co chcieliśmy, czyli mądre, rozsądne decyzje w ataku, żeby nie dawać Aseko sytuacji do łatwych punktów z kontrataku. Jedziecie do Warszawy, jeżeli zaczniecie wygrać, to właściwie ten sezon będzie spokojnie, już można grać moimi imionami tak naprawdę. Nie wiem, co będzie, bo a jak Legia wygra 12 meczów w drugiej rundzie, to to Czarny wygrają 13. No to trzeba będzie wygrać 13. Nie, my tutaj na pewno będziemy chcieli zagrać dobry mecz, a co z tego wyjdzie, to tak naprawdę zobaczymy, z tego względu, że dzisiaj ci zawodnicy grali bardzo, bardzo dużo minut,
a mamy ten zespół troszeczkę wiekowy, gdzieś Mantas, Sewer, Piotrek, Waluś, no to kończyliśmy zestaw, jak gdzieś portale koszykarskie liczą tą średnią wieku, to jakby wyliczyli, w jakim zestawie kończyliśmy mecz, średnią wieku naszą, to tam blisko by było ponad 30 lat, czyli by było, że to jest wiekowy zespół. I teraz po kilku dniach gramy w Warszawie. Zobaczymy, jak zawodnicy na to ich ciała odpowiedzą. Mam nadzieję, że będziemy grali ze 100% energią, bo na pewno zaangażowanie będzie, tylko zobaczymy, co będziemy mogli dać z siebie, jeżeli chodzi o fizyczność.